Kończy się właśnie rok szkolny i jest to taki dobry moment, żeby podsumować. Jest to taki dobry moment na chwilę refleksji nad tym, czym jest sukces w dwujęzyczności. Ja zawsze bardzo dbam o to, żeby dzieci uczęszczające na moje zajęcia czy rodziny, którymi się opiekuję, wychodziły na czas wakacji właśnie z takim poczuciem sukcesu. Dla rodziny 5-letniej Amelki sukcesem w dwujęzyczności jest to, że dziewczynka na dobranoc zaczęła mówić swojej mamie „kocham cię”, co powiedziane w języku polskim znaczy naprawdę bardzo wiele. Dla rodziny 8-letniego Olivera sukcesem w dwujęzyczności jest to, że zaczął wymawiać piękne polskie R, które dodatkowo jest jeszcze obecne w jego nazwisku. W rodzinie 14-letniej Zosi sukcesem w dwujęzyczności jest to, że pisząc po polsku, Zosia nareszcie przestała mylić sz i ś i potrafi poprawnie napisać wyrazy takie jak książka czy księżyc. Nie ma obiektywnej miary sukcesu w dwujęzyczności. Definicja sukcesu w dwujęzyczności w 100% zależy od perspektywy danej rodziny.